witam serdecznie od tej strony. Moi drodzy, kolejny dzień, kolejny odcinek. Zaczynamy od Tamizy. Nie wiem, co się w przyszłości wydarzy. Natomiast tam jest Grinicz, a ja się kieruję w tamtą stronę. Zrobię dzisiaj taki zwiad. Będę się skupiał na bardzo drobnych przedmiotach, gdzieś w gęstwinie dużych przedmiotów. Tam u góry jest jakiś kościółek. Tutaj ta papa to jest zardzewiałe żelazo z czymś i tutaj detektor normalnie ma przester, widzi to chyba z 3 metrów od razu. I położyłem go w ogóle tam i zacząłem tutaj łazić i tutaj w tej nietce moneta wyszła. To jest 1 cent amerykański, ten stary. Nie jest to na pewno Indian Cent Penny, natomiast to jest ten chyba Widi, czy jakoś tak. Znaczy ten starszy bynajmniej, przynajmniej. No. 1 cent, Ameryka. Taka dziurka i taki przedmiot. Zobaczymy, co to jest. Zaraz to umyję i będziemy widzieli. Mi się wydaje, że to jest jakaś... O kurde, co to jest? Ludzie. Słuchajcie, ja się postaram dowiedzieć, co to w ogóle jest, ale ja tu widzę jakiegoś jeźdźca na koniu, a przynajmniej chcę takiego widzieć z lancą, atakującego jakąś smoka, jakąś traszkę, cholera wie. Nie no, super znalezisko, ciekawe. Z tej dziury wyszło coś piekielnie fajnego. Była przez chwilę euforia, że to będzie złote. I dalej jest jakaś taka niepewność. Idziemy przemyć. I ja już wiem chyba, co to jest. Nie jest to ciężkie, więc to będzie to samo, co ty, Piotrze, znalazłeś. Czyli November Grzeton w takim samym pięknym stanie, jak i twój. No, a trochę gorszy. Ale to samo. Piękny. Dokładnie to samo. Bardzo ładny. Bardzo ładny. A teraz skoczę po dużą łopatę i wykopię 2 metry dół, żeby to schować. Ale udało się. Udało się. Kolejny obiekt, który mógł być hamerem, a jest tylko głupim ołowianym krążkiem. No może nie głupim, na pewno to było wytworzone przez człowieka, ale czym to jest, nie widać. Słuchajcie, tu jest dziurka. Ona ma dosłownie 4 cm głębokości. Teraz zobaczycie, że tam jest mur i zobaczcie, w końcu się udało znaleźć hamerka w stanie agonalnym, ale jest hamerek. Jest srebrna średniowieczna moneta. Super, cieszę się. Kolejny przedmiot, ale ja już wiem, co to jest. To jest 1p. Myślałem, że to będzie coś lepszego, ale współczesne monetki też muszą wpadać, nie? Czy to jest współczesne? Ja, to jest 1p. Fe! Tu mam taką... 5-1p znalazłem. Słucham? 5-1p Piotr znalazł. Mówię, że 5-1p znalazłeś. A ja mam jakiegoś głupiego guzika. Ale idę do Piotra. Ile to masz tych 5p? Kolejny masz jakieś? Już schowałeś. Schowałem. No, wychodzi. Token. Jak widzicie, zawinięty. Będzie można odwinąć, ale chyba ino na ciepło. Bo tak to szkoda, albo nawet to jest jakiś guzik. 2p. A tutaj koło dwójki mamy 20p. 22p, to jest złotówka. Przy tym kursie funta. Płytko. Piotr trafił hamerka miedzianego. Mógłbyś go obrócić? O, i teraz do góry nogami. Proszę bardzo. Śliczny jest. Wiem, że mam troszeczkę odświeżanie, szwankuje, ale no naprawdę fajna moneta. Gratulacje. Piękny sygnał. Wszystko wskazuje na to, że mam drugiego srebrnego hamera. Chociaż teraz już nie wiem, czy to będzie srebro, czy to będzie rose farting.
O kurka wodna, dziwna moneta. Strasznie wytarta, ale to jest Rose Farty. To jest hammer miedziany. Ale jest! Ładnie tutaj widać tą różę pod odpowiednim kątem. O, tak widać. Patrzcie co Piotr pieprznął. Weź odwróć. Wiecie co to jest? To jest Bullhead 1800. Rutu poszedł leżeć. On jest w ładniejszym stanie aniżeli mój. Jest troszeczkę wyżarty, ale jest piękny. Gratulacje. Zaraz, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. No właśnie. To jest... Ja nie wiem co to jest. Wygląda jak George. To nie jest baba na wózku. To jest jakieś krzyże w ogóle, jakieś dziwne rzeczy. Trzymaj. Very nice. Piotr z czymś tam walczy, a mi się udało hamera malutkiego znaleźć. Kolejnego. Tylko że znowu ten Rose Farting. Zaraz go wymyję, wam go pokażę dokładnie. I to latarka tak. Bi, robi to co widzicie, bo tutaj świecę jest ślicznie, nie? Co ty to masz? Leży tam ten. O! O! Nie widzisz tego? Tutaj. Tu. To. Zobacz. Zobacz czy na pewno. Słuchajcie, jeszcze lepiej. Ktoś sobie amulet zrobił z tego. To jest Rose Farting. To jest amulet z Rose Fartinga. Tu ma blaszkę dokoktowaną. I... No kurde, super. Taki alum. A niedawno znalazłem taki w tych bochni. Z boratynki zrobiony. Tylko, że z dziurką, a nie z takim, wiecie. Super znalezisko. Znowu jakiś konkret... Konkret coś, jeszcze tego nie wymyłem, ale powiem wam, że piękny token ołowiany, ślicznie się zachował. O kurde, IG, a tutaj co jest? Kuń. Koń na pewno? Albo nie koń? Kurde, nie wiem, nie widzę dokładnie. Się ten refleks odbija? Nie wiem, ale śliczny. Dobra, na podsumowanie zdjęcie, jak wam zrobił. Teraz tutaj przy tych białych kamieniach, przepraszam za szum. Taki piękny token ołowiany wyszedł. Zarośnięty jak, nie wiem, dziadostwo. Ale jest! Lepiej widać mnie nie będzie. Dzisiaj druga część tego odcinku będzie z Putney Bridge. Mieliśmy jechać na drugą stronę, gdzie został wyrzucony cały spalony kościół w XVI czy tam XVII wieku do rzeki. Ale podjechaliśmy tutaj i no ja namawiałem chłopaków, żebyśmy szli na drugą stronę, a dzisiaj będziemy po tej stronie tutaj baraszkować. Ja wpierw idę tam na sam koniec, dokładnie tam, zobaczyć takie miejsce, gdzie Mańkowi wyszły tam dwa hamery, a później pójdę w tamtą stronę na ten most kolejowy, nie na ten Putney. Pierwszy sygnał na Putney i mamy kluczyk, ale współczesny. Jedziemy dalej. Z tamtego dołka taki piękny gomość ołowiany i wyszło tu chyba 6 czy 7 monet takich współczesnych. Także mam lekkiego hotspocika. Zaraz się włączę i wam pokażę wszystkie. 6 współczesnych monet. Od razu sobie przemyję. To jest jakiś 1p, 2p, może jakaś jedna starsza jest. Ale teraz mam fajne znalezisko. Już czekajcie, chowam to. I mam, jeszcze nie wiem co to jest, ale chyba gwizdek. Ołowiany gwizdek będzie. Maniek tu znalazł dwa gwizdki na Putney. Czy nawet trzy. A nie, a to też jest gwizdek, pewnie, że tak. Może jeszcze dzisiaj go usłyszymy, jak on działa. Ale to później. Tu mam teraz taki, widzicie, że tu jest beton. I tam jest, nie wiem czy zobaczycie, nie zobaczycie. Tam jest kanał. I wyszła taka moneta ze styteczkiem. Dość ładna. Pokopiemy tutaj, zatrzymamy się. Bardzo daleko od miejsca, w ogóle nie byłem tu nigdy. Jakaś brocha wyszła. Spinka czy coś takiego. Ło kurde, jak to wygląda, nie? Ciach, ale jakiś dziadowski metal chyba. Chociaż może być srebro. Ale tego nie wiem. Później sobie zobaczymy, ale tak to kurde, nie? Miliony.
jak się świeci. Kopiecie i nagle widzicie coś takiego. Powiem wam tak, jest to fest masywne, ale tak fest. O, nawet jakaś próba jest. Ale nie, złoto to nie będzie, nie ma bata. Ale i tak, jak nawet to jest mosiąc, to... Jejku. No potrafi, kurde, gdzieś tam w głowie zawrócić. Ktoś tutaj jakiś złodziej biżuterię syfiatą wyrzucił. Patnej. Przechodzę teraz na drugą stronę, bo po tamtej stronie to w ogóle nic nie było. A teraz przechodzę na drugą stronę Patnej. Tam do tego kościółka, który się spalił i którego wyrzucili. No. Druga strona Patnej Bridge. I Łukasz, pierwszy sygnał tutaj, zobaczcie. Srebrna łyżeczka. Ile puncy. Super, no. Warto zmieniać jeszcze miejsca tam. Została godzina chodzenia, może pół godziny. No ale kurde, panie, srebrna, pewnie wiktoriańska łyżka. Super, no nie cała. Jest i moja pierwsza znajdka z tej strony. I co to jest za moneta? Baba na wózku, o kurka wodna. 1861 rok. Nieźle. Tak wygląda podsumowanie tych dwóch wypadów. Współczesnych pieniędzy dość sporo. To nie jest współczesny pieniądz, to nie jest współczesny pieniądz, a tak wszystko jest współczesne. Nie wiem, będzie tutaj z funt 20, z funt 50, coś koło tego. Podróbka złotej monety. Jakaś blaszka, słuchajcie. Prawdopodobnie psia. Albo na jakieś dźwiczki, coś takiego. Może na jakąś szafeczkę. Ten 1 cent amerykański. Ołów wytarty. Coś, co było kiedyś tokenem. Gwizdek, nie gwizdzę. Nie udało mi się go wyczyścić całkowicie. A czekajcie, chyba jest. O fuj, dobra. Miesza z tym dodatkowo to ołów. Bardzo zdrowo. Pan załowił kluczyki. Ten jegomość piękny, tokenik ołowiany, biżuteria plus ta moneta, plus ten Nuremberg, nie Nowemberg, tylko Nuremberg żeton. No i najfajniejsze, czyli średniowieczne znajdki. No pięknie się to prezentuje, no. To wszystko to w ogóle wygląda bajkowo, słuchajcie. Tyle przedmiotów z tej tamizji, a ile ona jeszcze kryje w sobie takich świecidełek, takich... Wiecie, szkoda, że to nie jest anglosaskie złoto i tak dalej, i tak dalej. Byłby skarb, jak nie wiem. Dobra, zostawiam was z przemyśleniami odnośnie przy tym widoczku, odnośnie tego, co się jeszcze może kryć w tamizie. I jeszcze taki fajny guzior. Mam nadzieję, że się podobało. Słuchajcie, ja będę cały czas powtarzał, że Tamiza to jest magiczne miejsce i dla mnie Tamiza to jest w ogóle jak hałdy po archeologach, więc... No i to się sprawdza wszystko w tych fantach, które się wyciąga z tej Tamizy. Jest jakieś nawarstwienie, co chwilę jest to wypłukiwane przez tą wodę. No i co chwilę wychodzą fanty i to jest tak, że przyjdziesz na jedną miejscówkę, jednego dnia będzie coś, drugiego dnia będzie coś, narobisz tam dziur, przyjdzie woda, wyrówna to i są kolejne sygnały. Ja nie wiem jeszcze jak długo będę, ale chyba będę długo tutaj w Londynie, może nawet do końca, tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, do końca zimy. Słuchajcie. Jestem w krótkich spodenkach. Dzisiaj jest piękna pogoda. Jest chyba 12 stopni. A mamy styczeń. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.